Panie burmistrzu, przed chwilą zakończyła się kolejna sesja Rady Miejskiej, Koneckiej Rady Miejskiej i wiele kontrowersji wzbudził jeden właściwie projekt uchwały, a mianowicie ten, który dotyczył zmiany, czyli podwyższenia stawek opłat za wywóz nieczystości. Pan przedstawił projekt jako pierwszy pod obrady Komisji Rady Miejskiej wcześniej. Natomiast Komisja Rozwoju Gospodarczego po obradach, po swoich przemyśleniach przedstawiła drugą propozycję, nieco inną. Głosy wśród radnych na dzisiejszej sesji na ten temat były różne, ale przeważały takie, że pana projekt wypracowany przez urząd był lepszy. Otóż projekt, który został przyjęty w głosowaniu przez większość radnych, zakłada, że wzrosną zarówno opłaty za nieczystości śmieci segregowane, jak i niesegregowane. Natomiast pana projekt przewidywał pozostawienie na tej samej wysokości opłat za segregowane, natomiast podwyższenie za niesegregowane. Dzisiaj pani doktor, która była obecna i przedstawiała raport i sprawozdanie z wykonania programu dotyczącego właśnie działań ekologicznych gminy Końskie, również jakby skłaniała się za pana rozwiązaniem, ponieważ powiedziała, że należy w jakiś sposób mobilizować ludzi do tego i przekonywać, że bardziej się opłaca segregowanie śmieci niż niesegregowanie. I właśnie pana projekt temu służył, natomiast został przyjęty inny. Prosiłbym pana teraz o skomentowanie tej decyzji. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chciałbym powiedzieć na wstępie, że cały proces gospodarowania odpadami jest nie tylko procesem skomplikowanym, ale także w świetle nowej ustawy, która zacznie tak naprawdę obowiązywać od stycznia tego roku, będzie jeszcze bardziej rygorystyczny i nakładający na gminę jeszcze więcej obowiązków, ponieważ istnieje konieczność budowania regionalnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, które to przedsiębiorstwo musi się składać z trzech elementów, czyli składowiska odpadu, sortowni, śmieci, jak również kompostowni. Biorąc pod uwagę te elementy, czeka gminę Końskie, jak i gminy, wszystkie gminy w całej Polsce, podjęcie ogromnego wysiłku w celu sprostania temu obowiązkowi, jak również podjęcia wysiłku inwestycyjnego. W związku z tym utrzymywanie stanu takiego, jak zastałem, czyli permanentnej niedopłaty do wykonywania tej czynności związanej z gospodarowaniem odpadami, bo chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy wiedzieli o tym, że całość tego procesu kosztuje w gminie Końskiej około 3 milionów złotych. Z opłat, które gmina zbiera od mieszkańców, jak również od przedsiębiorstw, to jest kwota około 1 800 tysięcy. Dopłaca gmina z budżetu, z naszego budżetu, wspólnych pieniędzy, 1 200 tysięcy. Czyli tak czy inaczej cały ten proces musi być sfinansowany przez gminę. Tylko do tej pory był finansowany nie wprost przez każdego wytwarzającego odpady, tylko był dofinansowany pośrednio z budżetu gminy. Czyli tak czy inaczej z naszych wspólnych pieniędzy, które to pieniądze nie były płacone przez każdego wytwarzającego śmieci zgodnie z tym, ile tych śmieci wytwarza i jak je segreguje, tylko pośrednio w sposób tak jakby troszeczkę ukryty z budżetu gminy. Chciałem tą sytuację unormować i doprowadzić do takiej sytuacji, że każdy płaci za siebie, że nie płacimy z budżetu w sposób pośredni, tylko te pieniądze budżetowe kierujemy właśnie na inwestycje i inne cele. W związku z tym zaproponowałem stawkę 2,70 zł za sortowane śmieci od naszych mieszkańców i stawkę 7,50 zł za śmieci niesortowane. Miało to na celu jednocześnie docenić tych mieszkańców, którzy przez lata poprzednie wkładali wysiłek w sortowanie tych odpadów, jak również zmobilizować tych mieszkańców, którzy jeszcze do tej pory tego nie wykonują,
a nie wykonują to z różnych celów. Być może ta stawka za śmieci niesegregowane w wysokości 3,60 zł, która obowiązywała, była na tyle niska, że nie mobilizowała wielu mieszkańców dostatecznie do tego, aby podjąć się segregacji tych odpadów. Jednak na komisji zostały poruszone różne wątki, przede wszystkim wiążące się z tym, że no wielu mieszkańców, szczególnie dużych osiedli naszego miasta, bezpośrednio nie ma wpływu na segregację tych odpadów. I tutaj nie chcieli niektórzy radni obarczyć odpowiedzialnością wszystkich mieszkańców w sposób jednakowy, tylko przyjąć rozwiązanie pośrednie, czyli stawkę 3,60 za śmieci segregowane i obniżyć stawkę z 7,50 zł do 5,50 na pierwsze półrocze przyszłego roku, tak aby w tym czasie jeszcze przeprowadzić taką kampanię informacyjną, jak również zmobilizować wszystkich tych, którzy tych śmieci do tej pory nie segregowali, do ich segregacji. Natomiast podnieść w sposób znaczący te opłaty w przyszłym półroczu, w drugim półroczu 2012 roku. Generalnie rzecz biorąc, myślę, że no jest to swojego rodzaju kompromis. Zresztą był pan radny, dyskusja była długa. Myślę, że wiele argumentów za i przeciw było poruszane. Została taka decyzja Rady, ja ją akceptuję i kolejne wydziały będą ją wdrażały do życia. Dzisiaj w przerwie obrad radni otrzymali, pewnie pan burmistrz również, takie pismo, prośbę skierowaną do samorządu koneckiego przez lokalny oddział PKS-u w sprawie komunalizacji tego PKS-u. Tam jest dość długie uzasadnienie. Czy pan burmistrz się zapoznał z tym dokumentem i czy ma pan już jakieś propozycje, jakieś rozwiązanie w tej sprawie? To znaczy konkretnie, czy będziecie rozważać państwo przejęcie tego PKS-u, czy raczej nie będzie takiej opcji, takiej możliwości? Panie redaktorze, to pismo jeszcze do mnie nie dotarło. Natomiast dotarły do mnie dwa pisma. Jedno pismo od pani wojewody, zapraszające na spotkanie właśnie w celu informacyjnym i zasygnalizowanie tego problemu. To spotkanie odbywało się w dniu dzisiejszym, w tych samych godzinach, w których odbywała się sesja. W związku z tym, że dla mnie jako burmistrza miasta i gminy Końskie, biorąc pod uwagę wagę przyjmowanych dzisiaj uchwał, istotne było, aby być na tej sesji, oddelegowałem mojego zastępcę, pana burmistrza Jacka Matery, na spotkanie z panią wojewodą, ale biorąc pod uwagę to, że sesja dopiero się skończyła przed chwilą, nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać na temat treści tego spotkania. Natomiast jeśli chodzi o samą komunalizację, musimy mieć więcej informacji. Proszę państwa, gmina ma mnóstwo obowiązków i mnóstwo swoich zadań do realizacji. Przyjmowanie na siebie kolejnego problemu i jak wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Końskie wiedzą, że sytuacje PKS-ów nie tylko w Końskich, ale w całej Polsce są trudne, a chodzi przede wszystkim o finanse, jest wysoce, bym powiedział, obarczone ogromnym ryzykiem, a jednocześnie ogromną odpowiedzialnością. Dlatego nie chciałbym ani w jedną stronę, ani w drugą pochopnie odpowiedzieć. Muszę znać więcej, muszę mieć więcej informacji zarówno z tego spotkania dzisiejszego u pani wojewody, więcej informacji bezpośrednio z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, jak również bezpośrednio od ministra skarbu. Biorąc pod uwagę te wszystkie informacje, będziemy dopiero mogli zająć w tej sprawie stanowisko. Mniej więcej miesiąc temu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wysłało wniosek o dofinansowanie przyłączy zgodnie z ogłoszonym projektem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Czy panu jest wiadomo, że prawdopodobnie, bo takie informacje do mnie dotarły, że w tym wniosku zostały również wpisane drogi, które nie są zawarte w projekcie dotyczącym tego przedsięwzięcia, dotyczącego kanalizacji na terenie miasta i gminy Końskie i że ten wniosek może zostać po prostu odrzucony. Czy to jest prawdziwa informacja? Panie redaktorze, no trudno mi powiedzieć, skąd u pana ta wiedza, jeśli byłby pan łaskaw
no być może przybliżyć mi, bo z mojej wiedzy wynika, że wniosek o dofinansowanie dotyczy przyłączy, nie budowy dróg. Znaczy nie, panie burmistrzu, pan wie o tym, że tam dodatkowo jakby zostały w projekt wprowadzone drogi, które są obok tego, czyli nie są finansowane ze środków unijnych, prawda? Takie jakby towarzyszące inwestycje i część tego już została wcześniej wykonana w niektórych miejscowościach. Teraz ludzie się nawet do mnie zgłaszają, piszą i pytają, co będzie w takim razie z tymi pozostałymi miejscowościami, czy będą realizowane również drogi przy okazji tych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, czy nie. I dlatego o to pytam, czy rzeczywiście, bo one nie mogły być wprowadzone do tego wniosku. Tak jak sam pan zauważył, to dotyczy tylko przyłączeń. Dlatego pytam, czy ma pan wiedzę, czy jest w tym wniosku taki zapis, czy go nie ma? Panie redaktorze, być może to wynika z błędnej informacji co do całości tej inwestycji. Biorąc pod uwagę cały projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, to faktem jest, że w całym tym projekcie znajdują się zarówno przyłącza, sieć kanalizacyjna, odwodnienie, budowa i odtworzenie dróg. I w tym projekcie to wszystko się znajduje, biorąc pod uwagę to, że część elementów realizowanych w ramach projektu, a dotyczących dróg, jest dofinansowana, to jest w tej kwocie 120 milionów dofinansowania i to są drogi, w których została wykonana kanalizacja i tak zwana deszczówka. I to są elementy, które znajdują się w dofinansowaniu. Jeśli jest wykonywana droga inna, w której nie znajduje się kanalizacja i tak zwana deszczówka, to jest to wykonywane tak jakby poza projektem z środków własnych. Więc być może stąd to ta informacja. Natomiast tak jak powiedziałem, jeśli mi pan przybliży to, to być może się ustosunkuje, bo na obecną chwilę to jeśli chodzi o sam wniosek o przyłącza, to nie ma związku żadnego z drogami. No niestety bardzo mi przykro, panie burmistrzu, ale nie mogę panu przybliżyć tego tematu, ponieważ mam tylko tyle informacji, które panu przekazałem. No więc tak jak powiedziałem, być może no, osoba, która przekazała te informacje, myli te dwie rzeczy. I na zakończenie pytanie takie troszkę powiedziałbym z kręgu plotek, ale muszę pana o to zapytać, ponieważ zwracają się mieszkańcy, panu się uśmiecha, pan pewnie wie o co chodzi, o co ja będę pytał. Otóż pojawił się parę tygodni temu temat na forum internetowym, temat dotyczący jednego ze znaczących urzędników tego Urzędu Miejskiego w Końskim, którym pan kieruje, mówiące te zapisy w większości o tym, że ten oto urzędnik na jakiejś libacji tak popił alkoholu, że po prostu wylądował w szpitalu i do dzisiaj jest nieobecny w pracy, leży i się leczy z tego zatrucia alkoholowego. Czy panu coś wiadomo na ten temat, czy to jest prawdziwa informacja i czy to są rzeczywiście plotki, tak jak powiedziałem? Panie redaktorze, dziwi mnie w ogóle, że pan się zajmuje plotkami. Natomiast ja mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością co do urzędników, jeśli chodzi o wykonywanie swoich obowiązków, jak również to, co robią w godzinach pracy, że takie przypadki nie mają miejsca. No natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy któryś z pracowników urzędu ma problem natury alkoholowej. Te problemy, ja pracowałem w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, one dotykają wszystkich ludzi. Począwszy od sprzątaczek, pracowników budowlanych, urzędników, lekarzy, prawników, policjantów, każdy może mieć problem. Jeśli ktoś z pracowników ma taki problem, a jest to choroba i jest na leczeniu, no to jest to jego prywatna sprawa. Natomiast tak jak mówię, mnie jest niewiadomym o takim przypadku, żeby któryś z pracowników zatruł się alkoholem, bo przeholował z tą ilością i w związku z tym przebywa w szpitalu. I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby było to efektem jednodniowego spożycia alkoholu i nieobecności długotrwałej w pracy. Jeśli taka sytuacja by się któremuś z pracowników przydarzyła, a na obecną chwilę, tak jak powiedziałem, w dniu dzisiejszym żaden z naszych pracowników nie przebywa na leczeniu szpitalnym spowodowanym
zatruciem alkoholem. No jeśli ktoś użył takiego stwierdzenia, no to jest to daleko idące pomówienie i nie tylko, że niestosowne, ale wydaje mi się, że dla mnie bulwersujące, bo chorować może każdy, a myślę, że takich spraw osobistych, trudnych osobistych związanych z chorobą nie powinno się nie tylko wywlekać na forum, ale jednocześnie no, trzeba mieć trochę taktu. Ten ktoś, kto tak napisał, po pierwsze nie ma taktu, a po drugie mija się z prawdą. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.